Mnie państwo, od pewnego czasu świeci mi kluczyk i autko. Nie to, że kluczyk mam w bagażniku w autku ukryty. To jest kluczyk, który mówi o tym, że czas udać się na zmianę tylnych klocków. Przednie były zmieniane może w czerwcu, może w maju, w tym roku 2022. I pan mechanik przy zmianie oleju mówi: Zaremski, chłopie, tam tył, niedługo ci kwiknie komunikat. Pamiętaj, że komunikat wyskoczy, ale masz jeszcze połowę klocków, to jeszcze hopy na kulosz kilometrów do jesieni. I oto jesień się kończy. Ten komunikat już ze mną jeździ jakiś czas. Są tajne powiadomienia, że można. Że można, albo kilka razy mi się kliknęło. Szczęśliwie jest tam automat, to nie musiałem podczas jazdy z nikim gadać. Można śmigać kładzinki tylne od 180 km. Jestem już po serwisie. Zobaczymy, jak je zdejmie. W sensie klocki, co tam się pokaże. Ale skoro było latem połowę, to aż tyle nie wyjeździłem. Zawsze serwis nakazuje pojazdowi zgłosić się wcześniej, żeby ten, czyli pan kierowca, zgłosił się bardzo wcześnie na wymianę, żeby wiadomo, raz bezpieczeństwo, dwa grosz chętnie przytulą. Wszystkiego dobrego. Autko serwisowane pana Romka regularnie, przy czym za 2-3 miesiące będzie na sprzedaż wystawione, bo już rok jeżdżone przez pana Romka, także 30 tysięcy zrobiłem, zrobię do wiosny 35 może i będzie pięknie. Wszystkiego dobrego. Fura jak nowa w M pakiecie. No, 18 rok oczywiście. Państwa, i stało się. Znak klucza i pojazdu zniknęły za sprawą pana Wojciecha, mojego znakomitego mechanika, który włada nie tylko znakomitą wiedzą, ale i posiada znakomity komputer z kablem i wtyczką na końcu, którym te błędy eliminuje. A w takim pojeździe jak zacne BMW z różnymi oto dzyndzlami, to nie Golf trójka, że sobie klocki hamulcowe sam zmienisz, tłoczki trzonkiem, tak zwanym sztylem od młotka rozciśniesz, wsuniesz. Japończyki klękają. Ignis na lawecie 4x4. Rozsuniesz sobie tłoczki, wetkniesz kloce i jedzie. Niestety tutaj grubsza elektronika wchodzi w grę. Powiadomienia zero. Czysto. Mój pojazd. Status pojazdu. Luftu od cholery. Oliwa zawsze sprawiedliwa. AdBlue zostało na 2... O, 15 litrów trzeba dolać. AdBlue po jakieś 3,50, a dolewam to co 12-15 tysięcy kilometrów, żeby nie było, że źle czy coś. Brak usterek i to jest piękne właśnie w tym wszystkim. Wymogi serwisowe, wszystko nówka. Państwo sobie tu przeglądną tematy. Byłem w serwisie w 22 roku w styczniu w ASO w Mikołowie zmieniać, jest o tym filmik, nawet dwa chyba, zmieniać. Zrobili mi to za darmo przy okazji zmiany oleju, ale nie ma wpisu z tego, nie wiem dlaczego. Styczeń albo luty 2022, czyli 2022 rok. I tą taką chłodniczkę mi zmienili w ramach tego, że firma jest zajebista, BMW, za free. Ona gdzieś kosztowała, chłodniczka EGR-u? Dobrze gadam? Gdzieś tam popierała płyn, a że była to przypadłość tych silników, to za free. Coś podobnego. Zrobię łyczka kawy. Ależ zaciągnąłem. Wczoraj mecz Brazylia, Korea 4-1. Znakomite widowisko. I nie wiem, dlaczego nie jest wpisane. Sądzę, że ze wszystko się opaką zgadza w serwisie. Teleserwisowe. To było dobre, bo jak wyskakiwały mi te błędy
Że już się tam te klocki kończą z tyłu. A swoją drogą, klocki jeszcze miały około 3 mm. Nie zabrałem ich, Wojta z wypieprzył na śmieci. Jeszcze mogłem na nich trochę ho-ho przejeździć. No i tyle. Auto przeserwisowane za 2-3 miesiące, może 4 do sprzedania, ktoś sobie życzy. W 18 roku, chyba z sierpnia. Z fajnym przebiegiem w M-pakiecie. Z fajnym wypasieniem. Chwileczkę. Czy to widać w ciągu dnia? Mój pojazd, twój pojazd. Czyli to jest w ogóle pojazd? Proszę bardzo, na białe. Jest białe? Proszę bardzo, pomarańczowe. Takie pomarańczowo-białe, czyli pomarańcze u dołu, białe u góry. Co tam sobie jeszcze Państwo życzą? Brąz, bo dziewczyny lubią brąz, proszę bardzo. I wszędzie te kolory się zmieniają. Co za bajer! Ostatnio widziałem, coś się pochwalił, że ma gdzieś tam z jakiegoś AliExpressu takie powtykane kabelki, ale to tak jakby, kurde, działa, ale szału nie robiące. Ambiente jak to ambiente, piękna rzecz. Jest tu parę tematów, tak jak wspominałem, za kilka miesięcy fura idzie na ogłoszenia, bo już z nią zrobiłem około 30-35 tysięcy, tak będzie najeżdżone i serwis non stop. Kłaniam się Państwu nisko z tego rajdowego pojazdu. Dzień dobry Państwu. To się odpierdziela, ale korki rano. Mam taki temat przy porannym łyku kawy. Odwiozłem młodzież na zajęcia szkolne, mam nadzieję, że tylnym wyjściem nie uciekli. Też pada deszcz, to gdzie pójdą w te Mikołajki. Proszę Państwa, ostatnio mam temat o urzędniku. Zresztą o urzędnikach to można by nakręcić kilka filmów fabularnych oraz innych. Już nie mówię o erotyce. Drodzy Państwo, nabyłem dla szanownej Wicki, szukałem jakiś czas pięknego Audika, właśnie panią Audiczkę, 1.6 MPI motorze. Zacny pojazd na 18 kółku, chyba piękny. W pięknym alu. W S-Line 1.6 MPI, tam 200 saczykiem nakulane, w pierwszym lakierze, nie do wiary sytuacja. Nawet pieniądz się zgadzał, bo był to 9 rok, bo pieniądz był taki, że znów się wydawało, że być może jest to podejrzenie, że Alik zakosił ten pojazd i za pół ceny chciał oddać. Otóż do Wicki pan szanowny Paweł Laweciarz dowiózł, chwileczkę przerwa, dowiózł brykę, dowiózł umowę na sprzedaży, dokumenty, kluczyki, sztuk dwie. Wicka tam zaczęła ogarniać sobie tematy, ale jak skuterem. Myślałem, że to Mikołaj, to jednak nie Mikołaj, to zwykły obywatel. Pogodę tylko obywatelem szarym wypada być, bo szaro-buro i poluro. Ależ podwójną ciągłą przejechał 5 cm, panie zostać ukarany mandatem karem wysokości odpowiedniej, że najechał kołem na podwójną ciągłą, że policjant tego żaden kuźwa nie widział. A teraz są tacy surowi ci policjanci. Szukają kapuchy tu i ówdzie. Zawiesz sztukę, pani Wicka poszła sobie na przegląd. Dla córki fura. Piękna, parę kroniczek. Siedzonko grzane, tempomacik, miód, malina, czyściutka. Wicka również i na pewno bardziej niż Audi. I zachodzi z kwitami do okienka, pobrała numerek, sterczy w kolejce, jak to w tych gminach teraz, w działach komunikacji. Sterczała z godzinę, może dwie w kolejce, w końcu 56. Zabrzęczało, zadala do okienka, zerka w kwity, mówi, że tutaj wyraźnie widzę w briefie, 20 któryś grudnia 2009. W umowie pani ma 2010. Pierwsza rejestracja jest kwiecień czy tam maj 2010. A już panią diagnosta się pomylił. Wpisywawszy 2010 rok jako datę produkcji. Wicka do mnie, bo wywaliła ją urzędniczka w pizdu, 2 godziny zmarnowane. Plus 15 minut tłumaczeń i pyskówek przy okienku, że diagnosta, no zna się, czy jakoś nie, czy coś. Dzwoni pani Wicka do mnie, panie Krzysztofie, co robić? Wie pani co, bo diagnosta jako specjalista jest
wpisuje numer VIN w komputer, system generuje dane o samochodzie, waga, rozstaw osi, ile może na hoku pociągnąć. Na jakim hoku? Na takim, z tyłu hoku. I również zakodowany w jednej literze lub cyfrze, raczej w literze lub cyfrze, jest rok produkcji tego samochodu i wyżej wała urzędnik raczej nie podskoczy, bo 10. rok wyszedł jak malowany z tego zakodowanego numeru VIN. I moja propozycja jest następująca: trzeba znowu pobrać numerek, czekać na... Brzęczek się odezwie. Bo jak tłoczno dzisiaj. A brzęczek się odezwie i może pani trafi na inną szczęśliwą, bardziej zadowoloną z życia urzędniczkę. Ale jednakże w międzyczasie proponowałbym, uwaga, żeby E46 nie uszkodzić, proponowałbym do pana diagnosty się udać w celu potwierdzenia, żeby nie marnować czasu urzędnika. Pikające fortepiany. O, przepraszam. No i czekam na wieści od Wicki, czy poszła, czy poszedła, czy ogarnęła, bo wiecie, no, czasami tak w urzędach bywa, że coś się urzędnikowi, który ma świeżo wąs z ciastka pod wąsem, bo buzetkę wciągał, piątą kawę łyka, nie pasować. Urzędnik mówi, że zawsze w tym miejscu było tak, że to wszystko musiało pasować, te data, to się musi zgadzać. Niech sobie tam panie posprawdzają i czekamy na szczęśliwe rozwiązanie, że tak się wyrażę. Kłaniam się nisko, pani urzędniczko. Kwidzyń? Pozdrawiam. Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.